Cześć, spotykamy się dzisiaj w Krakowie w restauracji Max Burger Premium przy ulicy Nowohuckiej. To jest tutaj w takim centrum handlowym koło Srebrosu. Trafiliśmy tutaj dzięki zachęcie mojej znajomej, która opowiadała, że w tym lokalu właśnie są podawane burgery bezpieczne dla osób z celiakią. Ponieważ jak wiecie, jestem podejrzliwa i nie wierzę w każde słowo, które słyszę na temat diety bezglutenowej, muszę to wszystko same sprawdzić. No i dzisiaj właśnie podjechaliśmy całą bezglutenową ekipą. Zanim złożyliśmy zamówienie, porozmawiałam z menadżerem lokalu. Dowiedziałam się, że faktycznie w tym konkretnym Max Burgerze jest osobne stanowisko do przygotowywania dań bezglutenowych. No i wszyscy pracownicy są przeszkoleni, wiedzą, jak należy postępować przy odebraniu zamówienia od osoby chorej na celiakię. Zatem zmieniają fartuch, zmieniają rękawiczki i przenoszą się na to osobne stanowisko. Bułki są bezglutenowe, wypiekane w Szwecji i przywożone tutaj do magazynów. Są pakowane, każda bułeczka jest pakowana w osobny woreczek, no i jeszcze one są w takim kartonie zbiorczym i stoją w osobnym miejscu w magazynie, tak aby na żadnym etapie nie doszło tutaj do zanieczyszczenia glutenem. Taka bułeczka w folii trafia do mikrofalówki, to jest oczywiście specjalna folia, no i po podgrzaniu w mikrofalówce pracownik nakłada dodatki. Muszą to być dodatki mięso bezglutenowe, a więc przy składaniu zamówienia zwróćcie uwagę, żeby zamówić mięso bez panierki. Gdy będziecie mieć wątpliwości, spytajcie o obsługę, pokażę Wam tabelę alergenów i sprawdzicie, które kotlety są bezpieczne. No i wracam do tego sposobu przygotowania burgera. Pracownik wyjmuje bułeczkę z worka, nakłada wybrane przez klienta mięso, no i dodatki. Po warzywa sięga do lodówki, tak aby nabrać świeże warzywa, które wcześniej nie były wyłożone na żadne stanowiska, przy których są przygotowywane burgery bezglutenowe. I w ten sposób powstaje burger bezglutenowy, bezpieczny dla osoby z celiakią. Trafia do klienta w kartoniku, tak jak wszystkie burgery. No i ma jeszcze dodatkową naklejkę, bułka bez glutenu. Co jeszcze bezglutenowego tutaj można zamówić? Lokal ma bardzo dobrze przygotowane tabele alergenów. No i z nich wywnioskowaliśmy, że tak, frytki są ok, wszystkie sosy do frytek też są ok, szejki też są w porządku, bo dzieci sobie zamawiały szejki, no i nic więcej chyba sobie nie zamawiały, ale jest tu jeszcze sporo innych dodatków, jakieś łódeczki ziemniaczane, jakieś różne no takie pyszności, które lubią dzieci i dorośli z celiakią. No i jest naprawdę z czego wybrać. Ceny są umiarkowane, tak jak w fast foodach. Na blogu przedstawię Wam cennik, pokażę Wam paragon, który tutaj otrzymaliśmy po złożeniu zamówienia, także będziecie mogli sobie porównać ceny. Nie wiem, czy taka sama polityka przygotowywania dań bezglutenowych panuje w każdej restauracji sieci Max Premium Burger w Polsce, ale w Krakowie, w Nowej Hucie właśnie tak to się odbywa i spokojnie tutaj turyści i mieszkańcy mogą wpadać i w razie głodu zjeść no, faktycznie pożywne rzeczy. Ciekawością jest też to, że można zamówić burgera bez bułki zupełnie. To jest fajna propozycja dla osób na diecie odchudzającej albo ketogenicznej, która zakłada unikanie węglowodanów. Ja sobie zamówiłam właśnie takiego burgera owiniętego w sałatę. Był po prostu przepyszny, jak dla mnie rewelacja, ja wcale nie potrzebuję pieczywa. No i taki burger też fajnie nasyci, bo jest to porządny kotlet i porządna porcja warzyw, są sosy. Z sosów można zrezygnować, no bo wiadomo, że mają swoje dodatkowe kalorie. Są też różne dania wegetariańskie, wegańskie, no i można się tutaj naprawdę najeść. A ja teraz wracam do stolika. Pokażę Wam tutaj taki rozgardiarz, który mamy na stole, po tym wszystkim, co zamówi. Wygląda tak.
nasza młodzież, która zjadła tutaj te burgery i frytki, powiedziała tak, bułka jest rewelacyjna, mięso jest rewelacyjne i generalnie cały burger jest o wiele, wiele lepszy niż w McDonaldzie czeskim, gdzie też są serwowane bezlepkowe burgery. Frytki zostały też ocenione jako wyśmienite, no i młodzieży też bardzo smakuje sos serowy, taki właściwie to jest jakiś taki serek topiony, który sobie można domówić do frytek, no i to też się spotkało z, no w zasadzie zachwytem młodzieży. Ja zamówiłam sobie kawę i też powiem, że jest bardzo dobra, nie mam żadnych zastrzeżeń, a jestem kawoszem i no, stwierdzam, że jest super. To jeszcze jeden rzut na cały lokal. Teraz pozdrawiam Was jeszcze raz bardzo serdecznie z Krakowa i pamiętajcie, jeśli będziecie w Krakowie i złapie Was mały albo duży głód, to wpadajcie do Max Burger Premium przy ulicy Nowochódzkiej. No a czy inne Max Burgery w Polsce są też już gotowe na przyjęcie osób z celiakią, to Wam opowiem wkrótce. Pa!